Halo? Tak? Rezerwacja telefoniczna biletów. Można. Dokąd? Do Olsztyna, bardzo proszę. Na którą? 14:30, tak. Ale to jest Intercity. No. 15:30 to będzie ekspres. A to godzinę dłużej pan jedzie. Tak. Dobrze. To 3. Zapisuję. Proszę odebrać pół godziny przed odjazdem pociągu. Proszę bardzo. Do widzenia. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem zarezerwować bilet na jutro do Mławy. Jutro muszę być w Mławie, więc chciałem bilet zarezerwować na ekspres. On się nazywa Mławianin chyba. Pierwszą klasę dla niepalących przy oknie normalny... Czy to pan coś w ogóle do mnie mówił? Tak, tak, bo ja chciałem bilet zarezerwować na jutro. A, bilet! Na pociąg, tak. A jaki pociąg? To, No właśnie, chciałem zarezerwować na jutro bilet do Mławy. Jutro muszę być w Mławie. Ten ekspres się nazywa Mławianin, czy Mławianka. A do Mławy? Tak. Mławianin! O, mówię. Wraca Mławianka. Aha. Jedzie chłop, wraca baba. No to właśnie ja chciałem na tego chłopa. Tak. Zarezerwować jeden bilet dla niepalących przy oknie, pierwsza klasa, normalny. Tak, to jest wszystko zorganizowane. Przemyślane, tak. Super, bo dzisiaj no, od rana nic nie jadłem, nie miałem czasu, żeby coś chapnąć. Taki głodny jestem, lecę na teraz trzeba na obiad jeść. I po drodze jeszcze myślę sobie bilet zarezerwuję i będę sobie zjem w końcu wreszcie. O Jezus. Trzeba jeść, trzeba jeść. Tak. A po co pan mi to mówi wszystko w ogóle? W jakiej sprawie do mnie, że co? No bo chciałem ten bilet zarezerwować. A, bilet? No, to Mławy. No to niech pan rezerwuje. No to... Właściwie jakby no... Moja rola się powoli kończy. Ale się moja w ogóle jeszcze nie zaczęła. A no właśnie. Bo to jest rezerwacja biletów. Tak, tak, rezerwacja, tak. Ale telefoniczna. Słucham? Telefoniczna. Ale rezerwacja. Ale telefoniczna. Nie szkodzi. Akurat tak się składa, że rezerwacja jest ważniejsza niż telefoniczna. A to zobaczymy. Nie bardzo wiem, na co mamy patrzeć. Po prostu pan mi da bilet, ja sobie pójdę i tyle mnie widzieli. To choć pan weź. To weź pan daj. Ale nie mogę panu dać, bo to jest rezerwacja telefoniczna. Słyszy pan, co mówię, tak? No słyszę. No. Ale ja tutaj nie dzwonię do pana, tylko to jestem po prostu. No i właśnie dlatego mamy kłopot. Bo to jest rezerwacja przez telefon, telefoniczna. No dobrze, ale ja nie dzwonię do pana, bo akurat tak się składa, że akurat przechodziłem koło dworca, no to wpadłem. Panie, czy tu jest napisane rezerwacja dla tych, co przechodzą obok dworca i wpadają? Ale zupełnie nie chodzi o... Ale ja chcę tylko, żeby pan mi odpowiedział. Jest tu napisane tak czy nie? Ale no... Ale tak czy nie? Nie jest. Nie jest. A co tu jest napisane? Telefoniczna rezerwacja biletów. Tak jest, bo to jest rezerwacja dla tych, co dzwonią przez telefon i nie zamawiają bilet. To tam jest budka telefoniczna na przykład, no nie? Tam jest budka. Jak ja do tamtej budki pójdę i z tamtej budki do pana zadzwonię, to jest raptem 10 metrów, to pan mi ten bilet zarezerwuje? No wtedy tak. To się urzędowo zgadza, pan dzwoni, ja odbieram, wpisuję, tak. Z tamtej budki? Tak. No ale to jest głupie. A kto panu każe tak robić? Przecież ja panu nie każę. Panie, idź pan do domu, zadzwoń pan sobie z domu jak człowiek. Pan nie rób siebie głupka. Czekaj, ty mędo kolejowa. Z komóry cię załatwię. Ja tam będę pikał. O. Czemu pan nie odbiera? No z panem rozmawiam.
Przecież się nie rozdwoję. Jak zaraz złapię siekierę, jak się rozdwoję, debilu, na pół zobaczysz. Dobrze. To nie rozmawiamy ze sobą. Tak? Kończymy rozmowę. I da pan mi spokój. Nic od pana nie chce. Na pewno. Pan siedzi tu, ja stoję tu, każdy zajmuje się swoimi sprawami. Stanowimy zupełnie dwa osobne byty. Byt i odbyt. Telefon dzwoni. Halo? Halo? Co pan najlepszego zrobił? Odebrałem, ale nikt nic nie mówił. Bo nie zdążyłem. A skąd ten, że to pan? No to ja dzwonię. A skąd... Tak, to rezerwacja telefoniczna biletów. Oczywiście, że można, dokąd tylko pan chce. Bardzo dobrze, że pan zadzwonił. Bo jest. Bardzo dobrze. Do Mławy. A to jeszcze lepiej. Bardzo dobrze, bo się bilety do Mławy kończą. Może by pan wszystkie wziął. Co? Tylko trzy? No to trzy. To trzy przy oknie. Bardzo proszę. Proszę pozdrowić rodzinę. Życzę wszystkiego dobrego. Gratulacje za wielkich sukcesów, zwycięstw. Znowu? Przerwa. Jaka przerwa? Obiadowa. Co pan będzie teraz robił? Będę jadł. A kiedy ta przerwa się skończy? A zjem. A kiedy pan zje? A się przerwa skończy. Wszystko jest przemieszane. Nie szkodzi. Ja mam czas, widzę, że kanapka nie jest duża, ja mam cierpliwość, ja sobie poczekam, ja sobie postoję i ja ten bilet od pana do tej mowy cholernej wyszarpię. Zobaczymy jeszcze kto go. Pana, ja to w ogóle prywatnie życzę panu powodzenia. To ja za pana cały czas trzymam kciuki. Ale widzi pan, no na chamstwo nic nie poradzisz. Ale jaka kanapka, pan. Pan w ogóle nie jesteś głodny? A bym panu dał, gryza. Panu nie dam, bo pan mi cały dzień chce spieprzyć. Pan, idź pan do domu, zadzwoń pan z domu, pan sobie w zupę zjesz pierwsze danie, drugie danie, deser, potem pan zadzwonisz, już się trochę znamy. A nie ta kanapka, pan. Pan się o taką kanapkę nawet nie otarł. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Niam! Niam, niam, niam. A z czym ta kanapka, że taka dobra? A ze wszystkim, panie, czego tu nie ma? Żółty ser, pomidor, ogórek, miód, majonez, dżem, śledzie, oberżyna. Panie, ja nawet nie wiem, jak oberżyna wygląda, patrzę, oberżyna. I cebula. Wypchaj się tą swoją kanapką, debilu. Halo? Pizzeria? Dzień dobry, chciałem zarezerwować na jutro pizzę do Mławy. Chciałem zamówić pizzę. Grubą na dużym cieście, albo odwrotnie, no. I żeby były wszystkie składniki. Tak, żeby były wszystkie składniki. A przepraszam, a czy jest oberżyna? Oberżyna. Nie, nie, ja też nie znam. To widocznie coś dla świń jest. Dobrze, to w takim razie to wszystko poproszę, jakiś napój jeszcze do tego i przywieźć to poproszę na dworzec główny. Tak, ja tutaj stoję na dworcu głównym jestem. No stoję tutaj, jestem! Jestem, stoję, mam czarne spodnie, taki czerwony
W takim czerwonym jestem kontuszu. Prze? Nie, bez konia jestem. Za to obok siedzi osioł. Tak. I na kiedy by to było? Tak. Rozumiem. A przepraszam, a jaki ma pani kolor włosów? Tak. To pocałuj mnie w dupę, truda małpo. Coś się panu dzisiaj nie wiedzie. Co nie dowożą? Dowożą, dowożą! Tylko, że zamówienie trzeba złożyć osobiście w pizzerii. Bardzo dobra zasada! Człowieku, ja jutro muszę być w Mławie. Jutro muszę być w Mławie. Nie chcę 30 biletów do Mławy, 20 do Mławy, 10, tylko chcę jeden bilet do Mławy! Ja wiem, ale do Mławy czy nie do Mławy, ja nie mogę, bo to jest rezerwacja, ale telefonicznie! Ale wiem, że rozumiem to, tylko ja nie dzwonię do pana. Jestem tutaj! Ale panie, zacząłem pan znowu, bo mi się serce kraje! Z domu, kochany, z domu! Gdzie pan mieszka? W Mławie! No to człowieku, jak ja mogę, to ja nie mogę!